Cześć kochani, kłaniam się wam bardzo nisko i serdecznie. Led Zeppelin, Black Dog, jeden chyba z najbardziej popularnych utworów. Cicha i ta tam z tymi telefonami. Jeden chyba z najbardziej popularnych utworów Led Zeppelina, Led Zeppelinów. Zarąbisty utwór, dobra, jedziemy, uwaga. No to jest właściwie tak, to jest tak, intro i właściwie główny riff, main riff, czyli zwrotkowy riff tego utworu. No, analizujmy go po kolei, gdyż po prostu jest świetny. Tu pewnie widzicie rysunek, to jest rysunek mojej Julii, która zajmuje się rysowaniem po prostu. Fajny. Według mnie bardzo fajny. Ja nigdy takiego talentu jak ona nie będę miał. Chciałem specjalnie wam pokazać, on się tu poprzemyca pewnie w paru odcinkach. Zresztą lepsze jest to niż to, co tutaj ten burdel się pokazuje z tyłu. Dobra, ale spróbujmy ogarnąć to intro, prawda? Ten główny riff, ten taki riff do ćwiczeń. Bo pamiętajcie, że te wszystkie filmy, które tu robię, gdy robię te best riffs ever, to są głównie też takie riffy. Nie tyle, że całość piosenki, prawda, bo nie robimy całości piosenki, tylko po to, żeby był riff główny powiedzmy, jako ćwiczeniowy, jako taki, no nie wiem, popisowy, zagraj coś z Led Zeppelinów na przykład. No to od razu mamy, prawda, ten motyw, załóżmy Black Doga, czy Immigrant Song, czy cokolwiek innego, nie? Dobra, czyli spróbujmy to po kolei zagrać. On jest troszeczkę taki skomplikowany o tyle, że tutaj mamy troszeczkę takie dziubanie palcami. Na szczęście na początku jest piąty, szósty, siódmy próg. Zaczynamy w ogóle od piąta struna na siódmym progu. Piąta struna na siódmym progu i później mamy trzy dźwięki po sobie na czwartej, 5, 6, 7. No. I wracamy do tego siódmego pierwszego, czyli mamy w sumie 5 dźwięków. To jest ten motyw. Później mamy piąty próg na trzeciej strunie. Piąty na trzeciej strunie. Siódmy próg na czwartej strunie. Tak mniej więcej, że tak powiem w skrócie. Tak, tu mamy 7-9, jak już gramy w szybszym tempie. Bo to jest slide, trzecia struna z 7 do 9. Nie slide, przepraszam, to jest legato po prostu, czyli hammer on i pull off. To jest najszybszy motyw właściwie w tym fragmencie, no bo tutaj mamy... Tu jeszcze mamy 3-5, ale dobra, to jeszcze musimy, teraz wprowadzam chaos. Czy skończyliśmy na tym, trzecia na piątym, czwarta na siódmym. I później od razu robimy szybkość na szybkości 7-9-5. 7, 9, 7, 5. Oczywiście tam w różnych wykonaniach jest też inaczej grany, na przykład bez slajdu. Według mnie to całkiem fajnie brzmi. Oczywiście tam true fani Led Zeppelina mogą powiedzieć, że to jest źle grane, ale konwencja samego riffu jest zachowana, no nie? W każdym razie 7, 9, 7, 5. Musimy później przejść do tego motywu. Thank you.
jest to troszeczkę skomplikowane, jednak no, efekt jest fajny, prawda? Bo tutaj mamy i zostawiamy 0,2,2 wypuszczone. W każdym razie po powrocie z tego szybkiego 7,9,7,5 to z powrotem robimy 5,7 na strunie trzeciej 5, a siódmy próg na strunie czwartej. Tu są już właściwie no, wolne, dość wolne dźwięki, no nie? Pięć, siedem, siedem. I później na czwartej. Na czwartej pięć, siedem. Na piątej pięć, siedem. I później jest jedna szybka sprawa. 3-5-0. 3-5-3, przepraszam. Mamy slajd 7 do 5. Tak to mniej więcej brzmi. Wiem, że to wypadałoby jeszcze jakoś. Spróbuję wrzucić tam pod spodem taby do tego fragmentu. Jest to trochę takie trudnawe, ale no dobra, do wymagających świat, do wytrwałych świat należy, no nie? Najprostsza rzecz to jest to, że mamy tutaj 0,2 na szóstej strunie. 0,2,2. Spróbujcie to ogarnąć, jak coś było nie tak, piszcie, w sensie jak coś było za szybko, za wolno, czy cokolwiek, czy mało składniowo, to piszcie też w komentarzach. Nie do końca piszcie, że oni grają to inaczej, bo to wiadomo, ja mistrzów nigdy nie dogonię, ale po prostu jak coś jest źle wyjaśnione, to piszcie, bo to po prostu ja się poprawię, postaram. Także dzięki, papatki.